Siemaneczko kochani, witam na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy ze strony flakoni.pl. Na dole w opisie zostawiam Wam link do tego kalendarza. A teraz przejdźmy do oglądania. Kalendarz wygląda w ten sposób. Składa on się z trzech szufladek, w której są okienka rozmieszczone różnie. Więc wyciągając szufladkę, widzimy, jak wyglądają okienka. Tutaj nie mamy jedynki, więc wyciągamy kolejną szufladkę i jedynkę mamy u góry. Pomogę sobie przyrządem, bo niestety inaczej tego nie widzę. Widzę, że zostawię tutaj, bo dwójkę mamy dalej. A w jedynce znajduje się coś małego. Jest to pomadka do ust. W ogóle ładny zapach poczułam, ale nie wiem, jakiej to jest marki. Wet and Wild, chyba tak. Albo, bo tutaj są jakieś dwie nazwy. Mega Slicks. Jest w kolorze Pinky Promise. S128. Bardzo ładny, nudziakowy kolor, ale bardziej wydaje mi się, że to jest taka pomadka niekoloryzująca. To będzie bardziej taki balsamik. To było w numerze 1. Teraz przechodzimy do numeru 2, który też znajduje się w tej szufladce. Jest on tutaj. Chowam szufladkę, bo już tutaj nie mamy numeru 3. A w numerze 2 znajdujemy jakieś pudełeczko z opisem flakoni. Ale co to jest? Dochodzimy dalej. Jest to jakaś gąbka, bardzo twarda. Wydaje mi się, że jest to gąbka, która, że ona jest do twarzy, która pod wpływem wody zrobi się miękka i jest naprawdę twarda. Jeśli sprawdzę sobie później, co to jest, to po prostu dopiszę, ale no jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Coś tutaj jest napisane, że 3-5 minut, ale to jest po niemiecku, bo kalendarz był kupowany w Niemczech. Co prawda można było go zamówić do Polski, dlatego był kupowany za złotówki, ale znalazłam od razu 3 i 4. Ale kupowaliśmy go w Niemczech, bo tańsza była dostawa i szybciej można było go otrzymać do Polski, by szedł trochę dłużej. Kurczę, dziwne. Otwieram kartonik 3, a widzę numer 4 w środku. Co tu się dzieje? Jeszcze nie mogę wyciągnąć. A, to już wiem, co to jest. To jest chyba przypadkowe 4, chyba tu są 4 sztuki. To są, tak jak w poprzednim kalendarzu, płatki oczyszczające wągry na nos. 4 sztuki. Też z jakiejś limitowanej edycji koktajlowej, bo jest koktajl z cytrynką. No fajnie, tylko w tamtym było 6 tych płatków na nos. Nie wiem, czy powiedziałam, że to jest zbiór. Te płatki na nos. Otwieramy dalej, czwóreczka jest też tutaj. Piątki już tu nie widzę w tej szufladce, więc chowam. W czwórce mam naturalny szampon do zestresowanych włosów. 30 ml, taka mała próbeczka. No regenerujący szampon ogólnie. Z tyłu po prostu przeczytałam taki ich napis, że to jest naturalny szampon. Taki malutki, na raz na moją głowę. Teraz szukamy okienka numer 5. Tu chyba nie widziałam piątki, tu są wyższe numerki. No to tu jest piątka. Tu mamy piąteczkę. Piąteczka bardzo ciężka. A w piąteczce mamy markę Novex Coconut Oil Deep Hair Mask, czyli maskę do włosów, kokosową. Aż sobie, jak ładnie pachnie, Boże, uwielbiam produkty do włosów. Zawsze próbuję czegoś nowego, żeby rozczesać te kudły. I mam nadzieję, że się sprawdzi. To jedziemy dalej. Czy szóstkę widzimy tutaj? Widzimy szóstkę. Szóstkę mamy od razu tu. Siódemka też będzie tu. W szóstce mamy
eyeliner, ale jaki fancy, bardzo ładny, nie wiedziałam, że L'Oreal ma takie eyelinery, naprawdę, nawet nie wiem, o, nie mogłam go otworzyć, już myślałam, że coś zepsuję. I to jest złoty eyeliner, no fajnie, naprawdę postarali się, coś takiego fajnego, czego nie ma jeszcze w kalendarzu, świąteczny kolorek, złoty, nietypowy czarny, bardzo jestem zadowolona. To jedziemy z siódemką, jak tak dobrze nam idzie. Może słychać wiatr halny i deszcz, bo tutaj słyszę, że na dworzu jakieś tornado. W siódemce mamy pomadkę EOS, IOS, jak kto woli, kto lubi, kto mówi. To jest chyba zwykła, klasyczna, biała, nie jest ona w lip balm, no ona nie jest w opakowaniu tak jak w ostatnim kalendarzu była ładnie zapakowana, tylko jest tak troszkę, no nie sprzedają tak tego luzem, nie widziałam w żadnym sklepie, żeby tak sobie stało na półeczce luzem, więc no troszkę podejrzane. To była siódemeczka, teraz szukamy ósemeczki, ósemeczki tu już nie mamy, więc chowamy naszą piękną szufladkę, oczywiście. Taki kalendarz można wykorzystać w różne sposoby, można go wykorzystać jako pudełeczko na szafeczce, na nie wiem, na jakieś małe kosmetyki, gumeczki i tak dalej. Można też go wykorzystać w następnym roku, żeby komuś sprawić przyjemność i zrobić taki kalendarz. Myślę, że to bardziej właśnie taki dla dziecka albo dla kobiety, bo no, męskich raczej rzeczy w takie malutkie pudełeczka nie schowamy, chyba że jakiś śrubokręt. Ósemkę już mam, bardzo leciutka. W ósemce znowu jakaś kredka Catrice, wodoodporna kredka do brwi, w kolorze 020 Warm Brown, z takimi pazurkami, które mają imitować włoski. Powiem wam, że dosyć fajna. Mam już taką kredkę z innej marki, z marki Revolution. No i nie jestem zadowolona z marki Revolution, ponieważ wzięłam ciemny brąz, a wygląda jak pomarańczowy bądź czerwony, więc ta akurat wygląda jak brązowy, tak jak powinna wyglądać. To była ósemka, teraz szukamy dziewiątki, tu jej już nie mamy. Widziałam, że dziesiątka jest tam na dole. Tu dziewiątki też nie mamy. Więc musimy ją mieć tu, tak, mamy na samej górze dziewiąteczkę. No tutaj potrzebuję pomocy. Dobra, w dziewiątce maseczkę do twarzy z awokado i masłem sza w płachcie. Fajnie, zawsze się przyda, idą jak woda. To była dziewiątka, dziesiątkę widziałam w tym okienku, w tej szufladce poprzedniej, czyli w tej ostatniej. Dziesiątkę i jedenastkę mamy, dziesiąteczka, dosyć ciężka. I jest tutaj lakier do paznokci nazwy Alessandro Spa, jakiś ekspres, nie wiem czy to jest do skórek, czy to jest lakier. Malutki, biały. Nie, to raczej lakier. No dobra. Lakier to lakier. Teraz jedenastka jest tu. O, i to jest duże, ciężkie okienko. I w jedenastce mamy płyn raczej micelarny. Double Effect. Do zmywania make-upu dwufazowy. Fajny. Niby jakiś tam lekki. Z tego co tutaj czytam. Z tego co rozumiem. Dosyć duży, 125 ml. Spoko, to też się zawsze przydaje. To była jedenastka, teraz lecimy z dwunastką. Gdzieś ją widziałam, ale na pewno nie tu. Czyli po środku jest dwunasteczka, trzynastkę też mamy tutaj. Już sobie ją wyciągnę od razu, obok postawię. W dwunastce znowu coś z Catrice. Już widzę markę. Matte Lip Artist. Jest to pomadka. Pomadka? Tak. Matte Lipstick. W takim kolorze, takie ciemne bordo. Powiem wam, że prędzej spodziewałabym się, że to jest jakiś produkt do
oczu, a nie do ust, ale to jest kolor 080 Chocolate Frosting. No, czekolady to mi to nie przypomina, no ale niech im będzie. Z Catrice produkty są fajne. Miałam kilka produktów. Teraz 13, którą sobie wcześniej wyciągnęłam. Otwieram pudełko i moim oczom ukazuje się ciasto. Napisy niemieckie nic mi nie mówią, oprócz tego, że nie jest stosowane to na zwierzętach. Limitowana edycja. Dobra. Jest to marka Festes. Jest to szampon. Czy to jest chyba szampon w kostce? W kształcie ciastka? Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale wydaje mi się, że to jest szampon w kostce. Tak, jest to szampon w kostce. Dziwne. Coś, czego jeszcze nie miałam, nie widziałam. Szampon w kształcie ciasta z brokatem. No dobra, spróbujemy. Teraz 14. Mam znowu ten produkt do włosów w tej buteleczce 30 ml, tylko teraz to jest chyba jakaś odżywka. Widzę, że to jest lawendowe, ale na dole wam w momencie, gdy otwieram to okienko, napiszę dokładnie, co to jest za produkt, do czego on służy, bo szczerze mówiąc, nic mi to nie mówi. Jest tutaj napisane, że to jest bez wody, że proszą, żeby bez wody, a jakoś nie chce mi się wierzyć, czy to jest takie hasło po prostu rzucone na tych buteleczkach. No dobra, 15 powinna teraz być gdzieś tu. Kurczę. O, dobra, mamy tutaj 15. Wyciągam i tu pod spodem będzie 16. W 15 mamy Sand and Sky. Chyba już kiedyś to miałam. Australian Pink Clay. Wydaje mi się, że to była maseczka do twarzy. Tutaj nie ma zbyt wiele napisane, bo to jest mała taka próbka. 13 gram jest napisane. Tak, to jest face mask. Tak mi się dobrze wydawało, bo już to kiedyś miałam w jakimś boksie z Sephory. Już to miałam? Fajna, fajna maseczka, tylko że taka mała tubka starczy no na niecałe dwa razy, więc taki bardziej maluszek, dodatek. Jedziemy z 16. W 16 coś dużego i ciężkiego. I jest to kolejna woda micelarna. Micellar Cleansing Water. 125 ml. Kolejne. Czyli już druga, wcześniej była dwufazowa, teraz jest zwykła i napisane jest, że jest z Grecji, Made in Grece, i marki Flaconi. Nie wiedziałam, że oni mają swoją wodę micelarną. Już druga. Trochę tego do zmywania, a teraz trzeba ciężkie makijaże robić, żeby zmywać w kółko. Teraz 17. 18 tam widziałam. Może 17 będzie tu. Ciągle mi się tutaj ten języczek chowa. Tak, mamy tutaj 17 u góry. W 17 mamy Diaderminę. I ostatnio też to miałam w ostatnim... w Amazonie było to, tylko też inna wersja, bo tam była taka pomarańczowe opakowanie. Tutaj mamy Leaf Botology Anti-Age i to jest krem pod oczy. No, znowu mamy powtórkę. Trochę inna wersja, ale kolejny krem pod oczy, liftingujący. Coś czuję, że moja mama będzie miała duży zapas kremów pod oczy. To była 17, 18 gdzieś tu widziałam wcześniej, ale gdzie? Tu jest 19 i 18 w tym, w tej szufladce. 18. Mam, nie uwierzycie, kolejne gumki Invisibabble. Te są, sorry, te są z innej marki, te są z Original. Nie, dobra, tak, tylko to jest jakaś super wersja z muszkami. Są trzy takie mikrogumki u góry, a na dole są trzy różowe gumki, czyli jest 6. No te mikro to nie wiem, do czego one są.
Nano Original, po prostu jest jakaś super wersja tego Invisibubble. To była 18, teraz jedziemy z 19. Gumek też mam zapas, po prostu szykuje się jakieś rozdanie. Na pewno. W 19 jakiś duży produkt. Vella. Vella Deluxe. Jest to lakier do włosów? Chyba lakier do włosów, bo tutaj mam poziomy trwałości i to jest akurat najmocniejszy, piąty poziom. Wydaje mi się, że to jest lakier do włosów, jeśli nie, no to na pewno się poprawię pod pokazywanym tutaj produktem. Teraz jedziemy z 20. Tu zostało nam jedno okienko. Tu zostały nam dwa okienka i znowu mi się języczek schował. O, 22 jest duże. 20. 21 będziemy mieli w tym, to tak zostawię otwarte. Jeżdżę z tym kalendarzem, jak po prostu to była 20. Już zostały nam tylko 4 okienka do końca, więc jeśli podoba wam się ten kalendarz, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, bo jeśli będziecie subskrybować, to będziecie widzieć wszystkie filmy na bieżąco, będziecie informowani o wszystkich filmach, no i będziecie wiedzieć o wszystkich konkursach, które planuję w przyszłości. No i będziemy fajnie się bawić. A w okienku numer 20 mamy paletkę. Na szczęście przyszła do nas z Niemiec w całości. Paletkę marki Manhattan. No, są neutralne kolory, są szalone. Spoko, jest dosyć duża. Fajnie, fajnie. To jedziemy dalej. Co tu więcej mówić o paletce? Wszystko zobaczycie. 21. W 21 mamy maseczkę antistres, trzyfazową, mamy trzy etapy, marki Vandini, to jest ten Beauty Ritual in four steps, czyli no tak jak mówię, od trzy kroki, maseczka w trzech krokach. Fajnie, to było 21, teraz 22, te największe okienko. I ostatnie z tej szufladki. Bardzo lekkie okienko. Ciekawe, co może być w takim wielkim okienku. W tym okienku mamy jakąś herbatę? No jak nic, herbatę. To jest herbata z róży, z jakichś kwiatków. I jest ona marki Kneipp, czyli marki, z której używam soli do kąpieli. Jest to herbata z hibiskusem. Nie wiem, co to znaczy po niemiecku, rote, bete i hagebute. Jeśli wiecie, to będziecie wiedzieli, z czym to jest, ale przypuszczam, że to jest oprócz hibiskusa róża i jeszcze jakiś kwiat. Herbata? No nie chce mi się wierzyć. Ale widzę tu filiżankę z tyłu, temperaturę parzenia i minuty, więc chyba to herbata. W beauty kalendarzu herbatę dostajesz, no to cud nad Wisłą, że tak powiem. To było 22. 23, tutaj nie mieliśmy nic, więc tu musi być 23, jest. Ciężkie. 23 mamy krem do rąk. Jeszcze jaki duży, 75 ml. Barnangen, nazwa tego kremu, z Sztokholmu. 95% naturalnych składników. Nie ma z jakiegoś tam specjalnego zapachu, krem jak krem. Taki wielki krem do rąk. Niedługo będą w wielkości balsamów robić te kremy do rąk. Właśnie chyba w takiej wielkości w ostatnim kalendarzu był balsam Rituals, tak jak ten krem jest do rąk. No i nasze wyczekiwane ostatnie okienko, numer 24. Co nam dali na Wigilię? W okienku 24 Bella Pierre Cosmetics Mineral Brush w kolorze Amaretto. Jak to jest róż, no to taki brązowy. Nie mam pojęcia, czy to jest róż, czy puder, ale jeśli to jest puder, no to nie wiem, kto używa takiego koloru pudru. Nie jestem zadowolona z numerka numer 24, bo jest w takim kolorze, że powiem tak, za te 139 chyba złotych, czy 135, to się opłacało. To się jak najbardziej opłacało, bo te kosmetyki byłyby na pewno więcej warte. Ale tak jak dla mnie, no to no maseczki będę używać, tam na pewno będzie jakieś rozdanie. Jeśli ktoś jest ciemnych kolorów, to na pewno pójdzie do nich ten oto puder. No, sami,
Sami skomentujcie ten kalendarz, czy wam się podobał, na dole w komentarzu. Chętnie przeczytam wasze opinie na ten temat. Ja za tą cenę jestem zadowolona. Fajny kalendarz, fajnie, że są takie szufladki, można je wykorzystać do czegoś. Coś można tu schować. Na przykład kosmetyki z tego kalendarza mogę tu przechowywać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. No. Do zobaczenia.